Lubas TV wspiera firma Marvis, producent myjek warsztatowych. Norbert, okres przygotowawczy już praktycznie za Wami, bo zostały 48 godzin do meczu. Powiedz, jak się czujesz na motorze, jak ten okres przebiegł w Twoim wykonaniu? No, przygotowania szły pełną parą i myślę, że na ten mecz jesteśmy w 100% całą drużyną gotowi. Dzisiaj generalny trening, więc pojeździmy trochę i w piątek jesteśmy gotowi. Dla Ciebie ten okres podejrzewam, że był podwójnie ciężki, bo nie tyle, że musiałeś wrócić po zimie, obyć się z motorami, ale także obyć z tym torem. I powiedz, jak to wyglądało w Twoim przypadku? Czy już rozumiesz, czy jeszcze jest nie wiadomo? No, jeździłem tutaj w poprzednich sezonach kilka razy. Geometrycznie zawsze mi ten tor pasował. Grunt to znaleźć dobre przełożenia na ten tor, więc tych treningów trochę było i myślę, że wiemy, na czym jechać, tak żeby to po prostu jechało. Rozmawiałeś już ze starszymi kolegami, żeby Ci powiedzieli, jakie tu są ścieżki, jak tutaj jechać, żeby zdobywać punkty? No, najwięcej chyba Patryk przychodzi, patrzy też, jak ja jeżdżę i podpowiada, gdzie robię błędy, gdzie mogę pojechać inaczej. No, Patryk jeździ tutaj, myślę, że najlepiej ten motocykl umie tutaj poprowadzić. W sumie kapitan też podobnie, no, tacy dwaj zawodnicy, którzy najlepiej jeżdżą chyba na tym torze i na pewno warto te uwagi wziąć do siebie. A jak Ty podchodzisz do takiego pierwszego meczu w sezonie, jak przychodzi tyle tysięcy na mecz, głośno krzyczą, wspierają, a co w Twojej głowie siedzi? Spokój, czy wyłączasz się, czy jednak ten stres Ci towarzyszy? Myślę, że nie da do końca się tego stresu pozbyć. No, to jest część tego sportu, każdego właściwie, więc myślę, że można to w pozytywny sposób obrócić na energię na torze i tak też będę, myślę, robił. Wraz z kolegami rozpoczniecie świetny weekend dla Zielonej Góry w piątek? Miejmy nadzieję. Falubas TV wspiera firma Marvis, producent myjek warsztatowych. Wideorejestratory24.pl. Tylko sprawdzone kamery samochodowe, sportowe, akcesoria.